One of the world's most important observatories that tries to solve some of the mysteries of the universe is now trying to solve a mystery of its own. Why did a thick steel cable suddenly snap, damaging a key instrument? The Arecibo Radio Telescope in Puerto Rico is now silent as a result. It's been a backdrop for Hollywood films, like the 1997 sci-fi drama Contact. Isn't she a beauty? It'll do. And it's where James Bond stopped the villain in the climactic scene of GoldenEye. But Puerto Rico's Arecibo Observatory is more than just a scene stealer. It's home to one of the world's largest radio telescopes, acting as a giant ear to our universe. Until this week. On Monday morning, the facility was forced to close down after a cable supporting a metal platform above the telescope fell, tearing a 100-foot-long gash in the giant reflector dish. The telescope, located in the middle of a forest, listens for radio signals from galaxies near and far. It's contributed to numerous breakthroughs in astronomy, even used by famed Cornell astronomer Carl Sagan to send an interstellar message. But now radio communication, both incoming and outgoing, will be silent for a while. Since it was built in 1963, the observatory has survived terrestrial hazards like hurricanes, tropical storms, and earthquakes. But it is otherworldly threats the telescope is on the lookout for, tracking asteroids that could endanger our planet. It's also been part of the search for other planets that may be able to sustain life. All reasons why the scientific community hopes it is back up and running soon. Także proszę Państwa, pomału zbliżamy się do radioteleskopu Arecibo, największego na świecie, 305 metrów średnicy. Tu już z daleka widzimy konstrukcję mostu, który utrzymuje odbiornik, główny odbiornik oraz transportuje, żeby nakierowywać na konkretne ciała niebieskie. Tu jest ta wieża betonowa. Jedna, druga i szereg lin. Ten most do utrzymania odbiornika waży 900 ton. Okay. My name is Kazio, and you? Edwin. No. Pan Edwin nas teraz zabiera vanem na taką maleńką wycieczkę, która nazywa się wycieczka dla VIP-ów w pobliże radioteleskopu, do krawędzi teleskopu, to the edge of radio telescope. Mm-hmm. Okay. Tu jest zakotwiczenie dla lin, takie betonowe kotwice i specjalne zamocowanie tych lin za pomocą amortyzatorów powietrznych, ze względu tego, że jest różne są temperatury, deszcze i tak dalej, trzeba było zrobić takie urządzenie, żeby napięcie lin było zawsze takie samo. No, teraz jedziemy na dół do miejsca, gdzie jest utrzymanie tego radioteleskopu, gdzie się odbywa nadzór techniczny. Tu jest załoga utrzymania ruchu, tak zwana załoga utrzymania ruchu tego teleskopu. Także tu jest dział utrzymania ruchu, jest tam generator prądu, wytwarza prąd, że na miesiąc rachunek wyszedł 80 tysięcy dolarów i tu są zbiorniki na paliwo, które
napędzają, jest zużycie na godzinę 79 galonów paliwa. To jest utrzymanie ruchu elektroniki. No, także całe zaopatrzenie potrzebne do napraw, części zamienne i tak dalej tutaj znajdują się, bo gdy trzeba by pojechać po jakiejś części zamiennie, trwałoby to godzinę w jedną stronę i godzinę drugą, a nie możemy sobie pozwolić na stratę czasu. Tutaj w tym pomieszczeniu znajdują się komputery potrzebne do obsługi radioteleskopu. To jest 6 komputerów do 6 anten i każdy komputer ma własne zaopatrzenie w prąd. Kontroluje się w ten sposób za pomocą komputerów częstotliwość anten, niską częstotliwość lub wysoką częstotliwość. Każdy komputer i jego zaopatrzenie w prąd jest tak wielkie jak wanna. No, są pomieszczenia, gdzie naukowcy wykorzystują do zbierania swoich informacji. Tutaj jest pomieszczenie do napraw elektroniki, jeśli coś się zepsuje z części zespołów elektronicznych, w tym radioteleskopie, to tutaj się naprawia. No, wszystkie sygnały radiowe, które odbierane są tam przez odbiornik na platformie, przekazywane są tutaj kablami, tak jak widzimy, następnie pod jezdnią i tam do tego control room. Ten budynek należy do administracji. Ile ludzi pracuje tu przy tej obsłudze tego? How many people is working? Okay, 140 people work here. 140 osób. And we have 20 scientists from all around the world here. 20 naukowców z całego świata tutaj pracuje. Here in the first door is the library of the scientists. Jest tutaj laboratorium naukowe. And we have the office of the director of the telescope and the director of operations. Dyrektor radioteleskopu i dyrektor operacyjny. Jedziemy do środka, najbliżej miejsca, jak możemy podjechać do anteny. Teraz dojeżdżamy pobliżej radioteleskopu Arecibo do krawędzi, do brzegu, jak najbliżej jest to możliwe. Jest specjalnie dla nas zorganizowana ta wycieczka ze względu na to, że przyjechaliśmy z Polski. Tak wygląda. Here we're going to get out of the van and we're going to go there. Okay. Teraz pan Edwin powiedział, że możemy sobie wysiąść i zobaczyć tam od środka, jak wygląda antena. Here we have the biggest reflector of the world. The biggest one, single dish. Największy reflektor na świecie jako pojedyncza dysza. Here we have pojedynczy talerz. A total of 38,778 perforated aluminum panels. Prawie 40 tysięcy paneli aluminiowych. Each panel is individually adjusted, and you can see from the bottom part here that każdy panel jest indywidualnie regulowany. Tu od spodu widać śruby regulacyjne. Everything is adjusted manually from the under part. Wszystko jest regulowane ręcznie od spodu. Okay. Each panel has a sticker that identifies each panel by number, and we can see it over here. Każdy panel jest ponumerowany, ma odpowiedni numer i pasuje tylko w określone miejsce. Robi się zdjęcia każdej sekcji, która jest wyregulowana do skupiania tych wiązek promieni radiowych, fal radiowych. I wtedy te zdjęcia, później te zdjęcia się wkłada do komputera i komputer oblicza i mówi, które panele trzeba dodatkowo wyregulować. Ponieważ panele mają numery, więc pracownicy wiedzą, który panel trzeba odregulować, w jaki sposób.
here to the left is the entrance down into the reflector. So you can see everything is hanging from the panels underneath. Yes. If you want to take a photo from here. Tu widzimy kolejkę linową, która zjeżdża. Pracownik zjeżdża tą kolejką. Można wjeżdżać w celu obsługi urządzeń na platformie. To nieszkodliwe, ale tam nie wskazane jest przebywać za dużo. Bo jest dużo indukcji elektrycznej. Obecnie jesteśmy, proszę Państwa, obok największego radioteleskopu świata. Jest to radioteleskop Arecibo, średnica czaszy 305 metrów. Czasza jest nieruchoma, posadowiona w nietce o głębokości 50 metrów. Odbiór sygnałów odbywa się za pomocą odbiornika umieszczonego na platformie. Platforma to jest coś w rodzaju mostu, konstrukcja tak jak mostowa, zawieszona na trzech zespołach lin, na które są przewieszone przez trzy wieże, żelpedowe wieże. Tam jest pierwsza wieża, za mną jest druga wieża. Proszę zobaczyć, jaka wysoka. I po prawej stronie jest trzecia wieża. Czasza radioteleskopu, tak jak powiedziałem już, ma średnicę 305 metrów i składa się z paneli aluminiowych. Każdy panel ma wymiar 1 na 2 metra i tych paneli znajduje się tutaj w radioteleskopie 38 770, prawie 40 tysięcy. Odbiór sygnałów następuje przez odbiornik umieszczony nad radioteleskopem, ponieważ czasza radioteleskopu jest nieruchoma, w związku z tym odbiornik musi się poruszać. Jest on zamocowany na takich łukowatych szynach i poprzez poruszanie się po tych łukowatych szynach może zmieniać pozycję w stosunku do zenitu na lewo o 20 stopni i na prawo o 20 stopni. Także może obserwować ciała niebieskie wokół zenitu, wokół stożka o rozwartości 40 stopni. Ponieważ Ziemia, jak wiadomo, się obraca wokół własnej osi, a ten radioteleskop jest niedaleko równika, znajduje się niedaleko równika, w związku z tym w ciągu doby radioteleskop jak gdyby omiata całą sferę niebieską 360 stopni na lewo i na prawo o 20 stopni. Platforma, na której umieszczony jest odbiornik, waży 900 ton i zawieszona jest na trzech zespołach lin. Te z kolei są przewieszone, tak jak mówiłem, przez trzy wieże żelbetowe. Wieże mocowane się z drugiej strony, zakotwiczone do ziemi za pomocą specjalnych kotwi. Największe osiągnięcia tego radioteleskopu, został on wybudowany w roku 1963, to jest ustalenie czasu obrotu Merkurego wokół własnej osi 56 dni, bo przedtem astronomowie uważali, że czas obrotu wynosi 88 dni. Następnie, w następnych latach odkryto pierwszy pulsar za pomocą tego radioteleskopu. W następnych latach odkryto pulsar podwójny,
który posłużył do udowodnienia prawdziwości teorii względności Einsteina. Za to ci odkrywcy dostali Nagrodę Nobla. No i największe odkrycie według mnie, moim zdaniem, to jest w roku 1991 przez Aleksandra Wolszczana, polskiego astronoma, odkrycie pierwszych planet pozasłonecznych wokół pulsara 1257 plus 12. Odkrył trzy planety B, C i D, dwie wielkości Ziemi i jedna wielkości Księżyca, w odległościach nieco mniejszych niż jedna jednostka astronomiczna. W tej chwili przeprowadza w dalszym ciągu badania obiektów astronomicznych. Przeprowadza badania dla programu SETI Home. SETI jest to Search for Extraterrestrial Intelligence, poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich. I zajmuje się szeregiem innych projektów. Pracują tutaj naukowcy, około 20 z całego świata. Obsługa jest około 140 osób. Zaplecze dla tego radioteleskopu oglądałem. Jest bardzo poważne, bardzo duże. Jest własna elektrownia. Są warsztaty naprawcze mechaniczne, są warsztaty naprawcze elektryczne, no cały dział komputerowy, cały dział elektroniki. No i to wszystko trzeba utrzymać w ruchu, w działaniu. Także jest to bardzo poważne przedsięwzięcie. No pięknie ten radioteleskop się prezentuje. Cieszę się bardzo, że dotarłem tutaj i na własne oczy zobaczyłem ten radioteleskop. No i co tutaj się dowiedziałem, zauważyłem, że cieszę się bardzo, że mogłem Państwu przekazać.